No, słuchajcie, posłuchajcie tego, co ja teraz słyszę. To, moi drodzy, nie jest głośnik. To jest wydech. Zaczyna mi się ten samochód podobać. Dobra, koniec zabawy, parkujemy. No tak, terkocze, jak taki tyk, typowy z bezpośrednim wtryskiem. Silniczek benzynowy, dwulitrowy, niby nic, a jednak wydech robi taką różnicę. Sprawdzimy teraz promień zawracania, średnicę zawracania. O, promień skrętu jest całkiem nie najgorszy, jak na konstrukcję 4x4. No, szału nie ma, ale też nie jest źle. Posłuchajcie odgłosów, które się pojawiają z okolic wszystkich uszczelek w samochodzie. Słyszycie to? Jest to bardzo dziwne, wczoraj to usłyszałem i to jest wszędzie. Tutaj drzwi przednie, tylne. Nawet jak uchylimy troszkę szyby, to cały czas te odgłosy nam towarzyszą, czyli to są też uszczelki drzwi. Ale bardziej z tyłu teraz dochodzi, więc tak jakby wszystkie uszczelki, które dociskały szyby, pracowały. No to nie jest fajne i to mi się nie podoba. Nie wiem, czy inni właściciele, użytkownicy BMW F30 mają z tym problem. Tutaj nie ma jakiejś skrajności w temperaturach, a jest to bardzo niepokojące. I to zauważyłem wczoraj właśnie, jak żona prowadziła. Wracaliśmy z gali Volvo, z premiery XC60. Wsłuchałem się w to w nocy i to mnie przerażało przy każdej nierówności, więc taki nieprzyjemny... No, nic takiego nie przypominam sobie z innych samochodów. Nie wiem, jeszcze to poobserwuję. Spalanie po 3 km od zimnego startu bez korków. Około 11 litrów, 11 coś. Ustawiłem tempomat na 120 km na godzinę i chcę Wam teraz zademonstrować, jak będzie wyglądał poziom hałasu w kabinie. I spalanie tutaj mamy chwilowe odczyty. Może ustawmy na 140, żeby było, to miało więcej sensu. No już osiągamy prędkość 140 i mamy spalanie w tej chwili chwilowe. Hałas trochę się wzmaga. Zobaczcie, jak wygląda hałas. Klima wyłączona. A jeszcze z tej strony, przy słupku A bliżej. To jest bolączka właśnie serii 3, że niestety wyciszenie odstaje od Mercedesa, na przykład W205. To nie ma szans. Ze spalaniem chwilowym nie jest źle. Jak na moc, jak na 4x4. Jest nie najgorzej. Teraz płasko. Mieliśmy minimalnie z górki. No i jeszcze wyciszenie. To zależy oczywiście od kierunku wiatru, ale... Teraz trochę lepiej, ale nadal przy słupku będzie źle. Że tak jak ucho moje ocenia, najwięcej szumów nie dochodzi właśnie z nadkoli, z drogi, z podwozia. Tylko najwięcej szumów dochodzi do nas właśnie z okolic słupków, a tutaj uszczelek, tak jak nagrywałem na osiedlu, przejeżdżałem przez progi, to wszystko tutaj jakoś się odzywało. No nie wiem, no mieszane... Mam mieszane odczucia względem tej kabiny. W testowym F30 widza kanału jest ciszej w kabinie, więc jak się okazuje, co egzemplarz, to mogą być różne niespodzianki od strony akustycznej. Także można mieć cichszą i głośniejszą budę w tym samym modelu poliftowym. Obroty przy 140 wynoszą dokładnie 2000 obrotów na minutę. Co jest bardzo fajnym udogodnieniem w trasie. Niższe spalanie, niższy hałas. Względem manualnej skrzyni sześciobiegowej tutaj mamy około 1000 obrotów niższe obroty przy prędkości autostradowej, także jest to przepaść. Ośmiobiegowy automat swoje robi.
jesteśmy w trybie teraz eko i co jest fajne w tym samochodzie względem skrzyń DSG jest to, że przy na przykład 140 paru puszczam pedał gazu i przechodzi mi w tryb żeglowania. Skrzynia mi wrzuca bieg jałowy i dryfuje. Wytracam pomału prędkość. W przypadku skrzyni DSG dryfowanie jest możliwe tylko i wyłącznie do prędkości 130 km na godzinę. A tutaj zobaczcie, rozpędzimy się do 150, puszczam gaz. I tak samo jak miałem w moim ex-Mercedesie W205, jest możliwe wrzucenie na luz przy prędkości autostradowej około 150 liczników. Także bardzo fajnie. Tak powinno działać żeglowanie, a nie do jakichś nędznych 130. Bo często właśnie wyprzedzimy, zrobimy jakiś manewr, mamy 140 czy ponad i no, żeglowanie nie działa. I trzeba znowu dodawać gazu, żeby to zadziałało przy niższej prędkości. Więc takie żeglowanie podoba mi się. Jak w 7 G-Tronicu w Mercedesie. Jeśli chodzi o spokojną jazdę w trybie eko i komfort bez szaleństw, dzisiaj wykręciłem po obwodnicy taki wynik, czyli zobaczcie, 8,7 litra na 100 km. No, przyznacie, że całkiem ładnie. Tu nie było żadnego butowania, nic. Spokojna jazda, bez klimatyzacji. Czyli można by, myślę, około 8,5 litra zrobić w tym silniku, jadąc tylko obwodnicą, bez miasta, bez wyjazdu, bez najmniejszych problemów. Szczególnie jak jedziemy bez klimatyzacji, która zawsze coś podnosi, jeśli chodzi o zużycie paliwa. W tej chwili mam zasięg mi wzrósł, bo mam 69 km zasięgu, zmierzamy oddać auto już do centrali. Zrobiłem w 4 dni 414 km, a jeszcze Wam pokażę, jak wygląda komputer pokładowy i spalanie. 11,9 na dystansie 414 km, to jest moje średnie zużycie paliwa przy średniej prędkości równo 50 na godzinę. I koniec naszej podróży. 417,7 cały test, 11,9 średnie zużycie paliwa, 49,6 średnia. Tu macie wszystko. I dzisiejsza trasa jeszcze bardzo spokojna, no było już mało paliwa, więc się jedzie zupełnie inaczej. Bardziej tutaj na testy. 8,7, obwodnica 64,1 z dojazdem do centrali BMW. BMW Group, proszę bardzo. Wyłączamy i oddajemy betkę. Ale powiem Wam na koniec testu, że samochód sprawia, że siedzimy w aucie, a nie na samochodzie, czyli nie siedzimy na dachu i nie prowadzimy z dachu samochodu, tak mówiąc pół żartem, pół serio, tylko prowadzimy samochód z samej drogi. To jest super BMW. Właśnie wracamy z premiery Volvo XC60. Jutro oddajemy prasowe BMW 330i xDrive. No i teraz, ponieważ wypiłem troszkę pysznego winka, które nam serwowali, żona wraca i prowadzi. Tak, i podoba mi się. Tak? Przed chwilą coś powiedziałaś, zanim... Jak po masełku się jedzie, tak. Bo jesteśmy w trybie komfort. Oczywiście to zawieszenie jest... Nie regulujemy tym... Super kierownica i w ogóle tak przyjemnie. Tak, zawieszenie jest stałe, komfortowe. Zawsze będzie komfortowe w tej konfiguracji, bo tu nie mamy adaptacyjnego zawiasu. Ale tak, żona mówi, że... Kate mówi, że co? Że jest wszystko takie dopasowane, powiedziałaś. Wszystko no, takie mięciutkie, tak? Na mój wzrost idealnie, no i co jeszcze? I popatrz, tu w opcji... Fajnie kierownica się tak w ogóle rusza. Właśnie, podoba Ci się kierownica. A nie przerażać, czy jest duża, bo jest wielkie koło kierownicy, nie? A jest bardzo taka miła w dotyku też. No właśnie, miła w dotyku, bo to tylko BMW, kierownica BMW M ma takie wykończenie. Tu trochę się możesz odsunąć. A jest tutaj... Jak z pedałami? Też masz dobrze? Nie denerwuje Cię na przykład kąt nachylenia pedału gazu albo hamulca? Wszystko dobrze jest? Tak jak prowadzisz? No, idealnie jest. Tak? Kurczę, ale tylko automat. Nie chciałabyś mieć tu sprzęgła i manualnej skrzyni? Nie. Nigdy. Tylko automat, no to widzicie. Ja już nie mogę wziąć skrzyni manualnej, bo nie jeżdżę sam. Nie mogę być egoistą. Musi być automat, więc kupra w manualu odpada. No to jedziemy prosto. No a tutaj te takie podświetlenie też Ci się podoba? Te kolory? Ładne, co? Zobacz, takie pomarańczowe, bo to chyba... Takie oldschoolowe trochę, no. Ale właśnie stylowe, taka stylowa BMW, wiesz. Ja wiem, czy ten pomarańczowy to mi wygląda kolor. Nie za bardzo. Ale to ma taki, przyznaj, że sportowo jest, taki sportowy klimacik, nie? No to tu musimy, skieruj się na prawy pas. Jak na prawy? No na prawy, bo musimy na obwodnicę wjechać, dawaj. No. Tak, tu, ale nie skręcaj tu, tylko jeszcze prosto, jeszcze prosto. No i super przyspiesza. 4x4, wiesz, nie wkidmuchał i to jest... Dobrze przyspiesza, a przecież ty jeździsz kupraczem, tak. Naszą kuprą, to wiesz. I tu będziemy zawracać, więc skieruj się na lewy pas, możesz na lewy. No a tu CHR. Reklama. No ale co, czyli wszystko jest fajne w tym samochodzie? Wszystko Ci się podoba? I fotel wygodny z trzymaniem bocznym, tak? Fotelik? Bardzo.
też wygodne. W ogóle ten kolor niebieski jest przepiękny. Niebieski, a story blue. Tak, ten niebieski, który tutaj jest noc, to zaraz nie zobaczymy. Dobra, i teraz spróbuj pojechać tak dynamiczniej. Dam ci tryb sportowy, zobaczymy jak będzie teraz w sporcie. No dawaj, dawaj. Tak, 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 w lewo, całkiem w lewo, tu zawracamy. Tak! I rozpędzaj się, już jesteśmy poza zabudowanym. Jedziemy. Teraz ciśnij gleba, na maksa, do podłogi. Nie, ale jeszcze, jeszcze opór, taki guzik. Tak, jest kickdown? No to... Nie, bo tam jest jeszcze taki guziczek. No. No i teraz jeszcze dociśnij. Fajnie? Czyli co, podoba ci się? To wiesz, znasz mnie, ja nie lubię szybko jeździć. No to jeźdź normalnie, a jak z hukiem tutaj w kabinie? Nie jest źle teraz, nie? Nie jest źle. Nie, nie, dobrze jest wszystko. To prawda, to nie jest najcichsza kabina w klasie. Czasami jak będzie wiał wiatr, to troszeczkę odzywają się słupki, a no to zależne jest od kierunku wiatru, ale ogólnie wystawiamy BMW chyba dosyć wysoką ocenę, co? Komforcik. Fajnie ten silnik też tak krzyczy. Silnik ci się podoba, ale przedźwięk niż u nas, taki jak wciśniemy. A wciśnij tak na maksa, żeby dać ten kickdown, jeszcze tak, ale na maksa. Oj, żeby... dobra, nic się nie zatrzyma, no tu jesteśmy ja w środek nocy. Dawaj, teraz raz wciśnij tak, kickdown. Kurki jeszcze będę się rozwijał. Tak, wciśnij teraz kickdown, teraz dawaj, kickdown na maksa, tak żebyś przez... O! Nie widać nic, ile jedziesz i tak. Jak? Fajnie? No co BMW, to BMW! Super, znam po prostu. No teraz trzeba by się potargować w salonie i dostać najlepszy rabacik jak się da. I kto wie, teraz seria 3 już jest dosyć wiekowa, więc mimo tego, że jest poliftowa, to na tą budę, na ten model dają dosyć spore rabaty. I to największe w historii, bo już niedługo będzie kolejna generacja, a wersja poliftowa ma ten plus, że jest autem bez niespodzianek przykrych. Nie, klient już nie jest królikiem doświadczalnym. BMW nie testuje tego modelu na klientach, tylko jest to auto, które ma wyeliminowane wszystkie drobne lub mniej drobne błędy pierwszej wersji, przedliftowej serii F30. Nie, jest całkiem przyjemnie, całkiem fajnie. A teraz jak tak jedziesz, ja zobaczę jak to jest z wyciszeniem jeszcze, bo to mnie ciekawi, mam tu decybelomierz, zaraz zobaczę. Ty jedź tak 100, jedź tak 120, rozpędź się do 120, dobra? Utrzymuj tak 120 na liczniku, to musisz trochę przyspieszyć. Nie jest najciszej. Ustaw równe 140 na liczniku. 140, tak przepojedę 140, no. Dawaj. Tak, 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 tak. Oczywiście klima jest wyłączona, nic to nam nie podbija hałasu. No właśnie, i troszkę, no już. No tak, ale już odpuściłaś, już zwalniamy, już jest poniżej 130. No tak, no nie jest to najcichsza kabina w klasie, ale nie ma jakichś takich bardzo nieprzyjemnych szumów, prawda? Takich denerwujących. Jest całkiem w porządku. No to ładnie, ładnie. BMW podoba się nam, tak? To taki samochodzik mogłabyś mieć. Pewnie, że tak. I kierownica nie jest za wielka dla ciebie? Nie. A nie jest za gruba tutaj, że jak trzymasz? Nie, bo ty masz małe rączki. Co? To jest sam raz. Tak? Ale fotel jest taki dopasowany bardzo do mnie. O, widzisz. To coś czuję, że trzeba będzie zobaczyć, jakie rabaty dają na BMW. Przesiadka do Seata może być bardziej teraz cięższa po takim samochodzie. Seat to jednak... Seaty szybko zapomnę, jak było BMW. Seacik... Nie można złego słowa powiedzieć o Seacie. A kurczę, zgapiłem się, powinniśmy tu skręcić. No właśnie, ale to nic, to pojedziemy i tak zjedziemy, spokojnie, jedź dalej, jedź dalej. Tak to jest, jak się nagrywa materiał. A żonka nie wiedziała, jak jechać. Dobra, pojedziemy. Zrobimy tutaj zaraz skręt. To przestaje nagrywać, bo jeszcze nigdy nie dojedziemy do domu. Dzisiaj mamy dwie betki, rozmnożyły się. Jedna w niebieskim, a druga w grafitowym. Fele chyba są te same? Takie same prawie. Obie poliftowe, więc różnic poza kolorem i silnikiem i skrzynią nie ma.